W tym roku dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne odbyły się w Strumieniu. Tradycyjnie gości i mieszkańców przywitał barwny dożynkowy korowód, który przejechał ulicami Strumienia. Niekończący się sznur pojazdów rolniczych, pięknie przyozdobionych, przyciągał spojrzenie oglądających. Mieszkańcy i rolnicy wszystkich sołectw przygotowali również wiele scenek rodzajowych. Dożynkową, rozbawioną i barwną procesję prowadzili gazdowie Irena i Kazimierz Biedrawowie, dla których funkcja dożynkowych gospodarzy to duże wyróżnienie i zaszczyt. Bardzo duży zaszczyt. My jesteśmy gospodarzami tradycyjnymi, małymi po prostu. To 13 hektarów. Z konkurencją jest dużo. Mi się wydaje, że każdy by chciał wystąpić w tej roli. Państwo Biedrawowie zajmują się 13-hektarowym gospodarstwem. Robimy tradycyjnie zwierzęta opasowe, mleczne, trzody chlebne, no wszelaki dróg. No wszelaki dróg, nie? No i tak po prostu tym żyjemy, to trzeba kochać, po prostu i kochamy takie coś, co jest, nie? Po prostu tradycyjne, staropolskie gospodarstwo. Barwny korowód był oczywiście przedsmakiem tego, co czekało na licznie przybyłych gości do Strumienia. Dalsza część uroczystości odbyła się przy hali sportowej. Zanim kilkunastu kapłanów odprawiło mszę świętą, uczestników dożynek powitali organizatorzy. Biskup diecezji bielsko-żywieckiej Roman Pindel, starosta powiatu cieszyńskiego Janusz Król oraz burmistrz Strumienia Anna Grygierek. Charakter tych gminek jest naprawdę bardzo wyjątkowy. Są to dożynki diecezjalno-powiatowe gminne, więc jest trzech organizatorów, no tutaj trzy różne tak jakby wizje, a potem trzeba to było zebrać w całość. A miejsce wyjątkowe, po raz pierwszy tutaj jest tego typu wydarzenie przy basenie, przy MGOK-u. W gminie Strumień rolników nie brakuje, choć to gmina miejsko-wiejska. Najlepszym tego przykładem są chociażby odznaczenia zasłużone dla rolnictwa, przyznane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, które z rąk włodarzy gminy odebrało podczas dożynek 13 rolników. Charakter ten rolniczy jeszcze mamy, więc się z tego bardzo, bardzo cieszę. O muzyczną oprawę mszy świętej zadbał chór Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia oraz orkiestra Dęta z Chybia. Podczas nabożeństwa nie zabrakło dożynkowych zwyczajów. Biskup otrzymał bowiem chleb i poświęcił wieńce dożynkowe. Po nabożeństwie, w którym udział wzięli parlamentarzyści, władze samorządowe, goście oraz mieszkańcy, przyszedł czas na dożynkowe obrzędy, które wykonał zespół regionalny Strumień. To jednak nie koniec atrakcji. Organizatorzy zadbali również o część artystyczną, pokazy tradycyjnego sprzętu rolniczego czy różnego rodzaju kulinarne przyjemności. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.